Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do pytań. Tak jak uprzednio prosiłem, ażeby pytanie trwało około minuty, tak żeby jak najwięcej osób miało możliwość to pytanie zadać. Ja mam takie pytanie dotyczące ustawy reprywatyzacyjnej. Kiedy ustawa reprywatyzacyjna wejdzie w życie? Dlatego, że miała wejść, jak zapowiadał minister Jaki, lada moment. A do mnie doszły słuchy, że została włożona do zamrażarki. Powiem tak, ja też dosyć duże nadzieje wiążę z ustawą reprywatyzacyjną. Ja może z tą ustawą, którą przygotował Departament Prawa Administracyjnego, właściwie zaprezentował pan minister Jaki, może nie do końca jakby się zgadzam, ale uważam, że lepsza taka ustawa i taka regulacja niż żadna. Rzeczywiście, w związku z wystąpieniem ministra Jakiego, który zaproponował tę ustawę, doszło do sytuacji, w której ministerstwo, między innymi Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgłosiło swoje uwagi do tego projektu. Rzeczywiście w trakcie rozmów, zresztą minister Jaki jasno to powiedział, w trakcie rozmów związanych z ustawą o IPN-ie, strona, między innymi strona izraelska, zwracała uwagę między innymi na projekt ustawy reprywatyzacyjnej, projekt przygotowany przez ministra Jakiego. I wiele wskazuje na to, że próbowano zahamować tę ustawę, ponieważ no, nie obejmowała ona zdaniem strony przeciwnej wszystkich roszczeń. Przypomnę, że ta ustawa proponowała zakaz zwrotów w naturze. Ja tu akurat nie ze wszystkim się zgadzam. Powiem dlaczego nie w całości, że zakaz jakby wszędzie zwrotów w naturze nie jest moim zdaniem dobry. Ona proponowała nawet nie odszkodowanie, ale rekompensatę, bo to tak trzeba ująć, w wysokości 20% wypłacanych w środkach finansowych już i lub 25% za tak zwane papiery dłużne państwa. Ona jeszcze jedną rzecz wprowadzała, że niezależnie od dekretu Bieruta, jeżeli ktoś był właścicielem, czy złożył ten wniosek w latach 40., 50., czy też nie, był uznawany za byłego właściciela i mógł to odszkodowanie otrzymać. Nie odszkodowanie, rekompensatę, dobrze, żeby to też tak było. W tej chwili rzeczywiście jest sytuacja taka, że z Komitetu Stałego Rady Ministrów ta ustawa znowu wróciła do Ministerstwa Sprawiedliwości i jest analizowana. Ona, ta ustawa, zarzucano jej kilka rzeczy. Niedoszacowanie, bo ona rzeczywiście, minister Jaki mówił o 34 miliardach, 30 kilku miliardach, tak, o ile dobrze pamiętam, ale miało to się zamknąć w kilkudziesięciu miliardach złotych całość odszkodowania. Tymczasem jakby wypłacić odszkodowania na zasadzie 1:1, to według moich szacunków Polska by musiała wypłacić około 1 biliona złotych. To są trzy budynki. A czy zaraz Państwu powiem? Moment. Zaraz wszystko powiem. Jeżeli byśmy wypłacali na zasadzie 1:1 odszkodowania za mienie pozostawione w Polsce, musielibyśmy 1 bilion złotych wypłacić. To są trzy budżety państwa. Przez 3 lata byśmy musieli, nie wiem, nic nie jeść, nic nie robić, tylko spłacać. To jest fizycznie dla państwa polskiego kapota. Moglibyśmy się spakować i jakby już o wszystkim zapomnieć, albo przez lat kilkadziesiąt po prostu spłacać. A czy, szanowni Państwo, co do rozmów, oni jakby na gruncie dyplomatycznym no, mogą nam zwrócić uwagę. Znaczy, szanowni Państwo, żebyście Państwo mieli świadomość, na gruncie dyplomatycznym oni mogą tam coś wnioskować.
ale niekoniecznie my musimy się do tego przychylić, żeby też było to jasne. I teraz tak, rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych została podjęta uchwała Senatu 447, która popiera roszczenia gmin żydowskich do tak zwanego mienia bezspadkowego. Co to jest mienie bezspadkowe? Mienie bezspadkowe jest to mienie pozostawione przez osoby, które zginęły na przykład w Holokauście albo zmarły w trakcie wojny bezpotomnie i nie mieli spadkobierców ustawowych. Nie zrobili testamentów, na podstawie których mogliby cokolwiek komukolwiek przekazać. Natomiast zgodnie z obowiązującym do 1947 roku kodeks na ziemiach polskich, kodeksem Napoleona, jeżeli mamy do czynienia z czymś takim, że ktoś zmarł bezpotomnie, nie pozostawił spadkobierców, co do których którzy to mogliby się zwrócić brawo kaduka, to państwo przejmuje te nieruchomości jako mienie bezspadkowe. Tymczasem uchwała Senatu Stanów Zjednoczonych popiera roszczenia gmin żydowskich, które twierdzą, że są spadkobiercami, czy no nie wiem, jakimiś następcami prawnymi. Ja też nie jestem w stanie sobie tej konstrukcji prawnej wytłumaczyć. Następcami prawnymi osób, które zginęły w Holokauście. Tak jak powiedziałem, na gruncie prawa polskiego tego typu konstrukcja jest niemożliwa i moim zdaniem kompletnie bezprawna, jeżeli by ktoś się na coś takiego pokusił. Natomiast to, że Senat Stanów Zjednoczonych tego typu naciski stosuje od pewnego, że jakby władze Stanów Zjednoczonych są poddawane tego typu naciskom, jest to wytłumaczalne o tyle, że diaspora żydowska w Stanach jest dosyć silna. Ja sobie życzyłbym już... Ale poradziły sobie państwa europejskie, Czechy, Węgrzy, Austria, Hiszpania, wszyscy sobie poradzili, Niemcy sobie poradzili, tylko Polska sobie nie poradziła. Czy pan chce mi powiedzieć, panie pośle, że tam nie było diaspory żydowskiej? Nie, szanowna pani. A jeszcze jedna rzecz. Szanowna pani, proszę spokojnie usiąść, pan poseł, ale pan poseł odpowie na to pytanie i proszę spokojnie usiąść. Ale ja będę bardzo wdzięczny, jeżeli pani jednak by usiadła. Dobrze, ja tylko... Dobrze. Każdy ma pytanie, każdy chciałby zadać pytanie. To kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, racja. To jest, szanowni państwo, dobrze, szanowna pani, bo już tematy, zaraz. Na kogo? Szanowna pani. Ale ja nie zrzucam na Izrael. Każdy ma prawo w ramach swoich... Szanowni państwo, przepraszam, jakby... Szanowni państwo, proszę tutaj bez jakiegoś... Ja wiem, bez że to są emocje duże. Ustawa, projekt ustawy reprywatyzacyjnej został już przygotowany w 2000 roku. Został niestety zawetowany. On przeszedł przez Sejm, przeszedł przez Senat, była większość. Niestety w 2000 czy w 2001 został zawetowany i niestety nie było tylu posłów, którzy mogliby odrzucić to weto. W związku z czym tego typu projekty się pojawiały. Nie jest to łatwa rzecz, żeby... krzywdę z lat 40., 50. wynagrodzić, ale jednocześnie nie zrobić krzywdy obecnym Polakom. Nie jest to prosta rzecz, bo było mnóstwo zawiłości. W okresie PRL-u też dosyć dużo zawiłości się zrobiło i oddzielenie teraz tego w prosty sposób nie jest możliwe. Ja teraz jedną rzecz, a drugie pytanie dotyczyło jeszcze, przepraszam. Tak, zgadza się. Projekt ustawy Patryka Jakiego zakładał również to, że to, co zostało zadłużone, co było zadłużone w Banku Gospodarstwa Krajowego przedwojennym, nie zostało spłacone, to powinno się liczyć do tego, że to stanowi wartość ujemną ewentualnego odszkodowania. I jeżeli ktoś
że jeżeli ta wartość przekraczałaby te 20 bądź 25%, to ten ktoś nie powinien otrzymać nic. To jest zrozumiałe. Teraz jeszcze jedna rzecz, o której pani tutaj wspomniała, czyli tak. Tak, szanowna pani, my postanowiliśmy się tematem zająć, bo rzeczywiście, według mnie, są trzy drogi postępowania w tym momencie. Zostawienie tego tak, jak jest, ale to za 3-4 lata znowu mamy aferę reprywatyzacyjną. W związku z czym, moim zdaniem, to nie wchodzi w grę. Dwa, nie zwracać nic, ale tutaj problem jest taki, że jeżeli Polska podlega w Trybunałowi w Strasburgu, to prędzej czy później organizacje właścicielskie zwrócą się tam i Polska będzie musiała w jakiś sposób rekompensaty wypłacać. Albo rzeczywiście uczciwą ustawę reprywatyzacyjną, tylko pytanie, na ile nas w tej chwili stać. Czy jesteśmy w stanie wypłacić, tak jak w przypadku mienia Zaburzańskiego, tam chyba było 20%, bo to chyba takie kwoty były, czy może więcej. Nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć ze względu na to, że ustawa przewidywała coś takiego, że są zgłaszane roszczenia, daje się rok czy tam dwa lata na zgłaszanie roszczeń, później już jest deadline, że nie ma możliwości i ci, którzy przyjdą później, niestety nie dostaną w ramach ustawy reprywatyzacyjnej żadnej rekompensaty. Natomiast to ci, którzy się zgłosili, ich nieruchomości byłyby wyszacowane, oszacowane, wycenione i wtedy można by ewentualnie próbować te 20 bądź 25% wypłacać. Natomiast widzę te trzy rozwiązania. Najuczciwsze moim zdaniem byłaby ustawa, tak, czy rekompensacyjna i jakieś odszkodowanie, czy tam forma odszkodowania by wypłacała. Proszę. I sądów w tej sprawie zarządów PO-PSL, a jaka jest teraz, jaka to jest różnica? Dziękuję za to pytanie, bo to jest, też powinienem o tym powiedzieć. Jaka była różnica? Otóż w momencie, jeżeli lokatorzy, organizacje bądź nawet właściciele, którzy zostali pominięci przy zwrocie, wskazywali, że mamy do czynienia z nieuczciwym postępowaniem, że ktoś tu próbuje zrobić majątek na majątku publicznym. Często pisali bo jak przychodziła decyzja Biura Gospodarki Nieruchomościami, no to było pismo, na przykład ja jako radny pisałem do prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, szanowna pani prezydent, widzę tutaj takie i takie uchybienia. Jaka była odpowiedź? Nie odpowiadała pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, tylko kto? Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami, którego zastępca wydawał decyzję, że on tu nie widzi żadnych uchybień. Sprawa szła na przykład następnym tym do prokuratorii generalnej, która zajmuje się majątkiem państwa, powyżej tam chyba miliona złotych. No to prokuratoria generalna też niczego nie widziała. No to znowu do prokuratury pisali lokatorzy. Ja też kilka takich pism popełniłem. Do prokuratura co? Jak w ogóle wszczęła jakiekolwiek postępowanie, to było święto. No bo zazwyczaj, to znaczy to mogło wynikać z kilku rzeczy. Jedna, że oczywiście był rozpostarty parasol ochronny nad reprywatyzacją, ale druga mogła być również taka, że prokuratorzy po prostu, przepraszam, niedouczeni prokuratorzy nie wiedzieli, że jest to przestępstwo. No, nieruchomości wypychano kolanem przez miasto stołeczne Warszawa, a prokuratorzy nie wiedzieli, że jest to przestępstwo. I w większości było tak, że odmawiali wszczęcia postępowania, a jak wstrzymali, to w wielu przypadkach po prostu umarzali. Niektórzy lokatorzy byli na tyle zdeterminowani, że szli nawet z tym do sądu. I co tam słyszeli? Szanowna pani, szanowny panie, pan nie jest stroną w postępowaniu administracyjnym. W związku z czym, przykro mi, sprawa jest zamknięta. Natomiast ja państwu powiem, bo to też prokuratura nie od razu, jak nie wiem, Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło rządy, to prokuratura od razu ruszyła z tym wszystkim. Nie, nie, nie. Ja pamiętam, pisałem w sprawie pani Jolanty Brzeskiej w styczniu 2016 roku, że może warto by było, aby prokurator generalny, pan Andrzej Seremet, przyjrzał się tej sprawie. Dostaję odpowiedź,
Znaczy, to było pismo do ministra sprawiedliwości, który nie był jeszcze prokuratorem generalnym i on przekazał do prokuratora generalnego. Przyszła odpowiedź, że prokurator generalny nie widzi potrzeby wznawiania śledztwa. Dopiero tam w kwietniu czy w maju 2016 roku, jak ponownie wraz z dwoma innymi posłami wystąpiłem z wnioskiem o to, aby sprawą się zająć, prokuratura wszczęła postępowanie. Tak naprawdę, i to mające na celu znalezienie morderców, sprawa jest o tyle trudna, że minęło naprawdę dużo czasu, a w tego typu sprawach najważniejsze jest kilka dni po morderstwie, no bo te ślady są zacierane i de facto wszystko się rozpływa w powietrzu. W związku z czym, jeżeli tu się uda, w moim mniemaniu, jeżeli się uda kiedykolwiek dorwać tych morderców, to albo to będzie łód szczęścia, albo naprawdę oni kiedyś po prostu przy jakiejś innej okazji po prostu wypłyną. To będzie, wtedy może się dojdzie, kto tego morderstwa dokonał. Natomiast, tak jak powiedziałem, prokuratura dopiero od niedawna zaczęła widzieć przestępstwa i wszczynać śledztwa. To naprawdę trzeba było, jeszcze prokurator generalny, minister sprawiedliwości zrobił specjalne szkolenie dla tych prokuratorów, wskazując, że mamy do czynienia z przestępstwem. To jest właśnie ten problem. Z jednej strony parasol ochronny, z drugiej strony niestety w wielu przypadkach nieuctwo prokuratorów. Panie pośle, pan odzyskuje to mieszkanie podobno. Coś pan odzyskał. Dla kogo pan je przeznaczy? Czy pan jakieś mieszkanie by przeznaczył dla osób bezdomnych, staruszki, która na wózku inwalidzkim koczuje 4 lata już i nie może sobie znaleźć miejsca, bo po prostu ma pieska, a z pieskiem wiadomo, nie wolno do opieki społecznej, bo piesek to jest coś nadzwyczajnego. No. Panie Romanie, ja powiem panu tak. Pan jeździ na te spotkania za mną, mam wrażenie, i coraz bardziej niedorzeczny pan rzeczy mówi. Jakie mieszkanie? Panie pośle, przecież piszą w gazetach, że pan coś jako komisja odzyskał. A w tym sensie. Ja myślałem, że jako benefit. Wrócimy do miasta. Szanowni państwo, okej, dobra, już wiem, o co chodzi. Jest tak. W księgach wieczystych jest wpisywane miasto stołeczne Warszawa jako właściciel. W związku z czym sądy wieczystoksięgowe uznają, że decyzje komisji weryfikacyjnej są ważne. Natomiast, no niestety, miasto stołeczne Warszawa tutaj uznaje się, że, znaczy miasto stołeczne Warszawa próbuje się ścigać z komisją weryfikacyjną, nie mając na względzie dobro lokatorów, tylko nie wiem, próbuję udowodnić, kto tu jest ważniejszy i nie chcę zarządzać tymi nieruchomościami. W ustawie tej nowelizacji, która wejdzie w życie bodajże w ten czwartek, będzie już obowiązek przejęcia przez miasto stołeczne Warszawa nieruchomości zwróconych przez... Słuszną ma pan uwagę, że jest sytuacja taka, że komisja odzyskuje, a miasto stołeczne Warszawa, na przykład dzielnica Śródmieście, bo jest burmistrzem jednym, rozmawiałem, on mi zwracał uwagę, że zróbcie tutaj zmiany. No to zrobiliśmy zmianę, że oni nie mogą jakoś tam przejąć tych nieruchomości na nowo. Mówię, dobrze, jest taki projekt. A to zależy w dużej mierze od miasta stołecznego Warszawy. Słucham? Niekoniecznie. Moment. Niekoniecznie. To znaczy pytanie jest takie. Jeżeli ktoś z takiej kamienicy otrzymał mieszkanie w zasobie miasta stołecznego Warszawa, to pytanie jest, czy chciałby tam wracać. Natomiast, jeżeli mamy sytuację taką, że ludzie ci zostali eksmitowani gdzieś na bruk, albo do lokali socjalnych, albo do lokali, no, które no, nie spełniają żadnych norm, to moim zdaniem powinny wrócić i te osoby mają roszczenie do miasta stołecznego Warszawy, że jeżeli nieruchomość została zwrócona niezgodnie z prawem, to oznacza to tyle, że ich umowa z miastem stołecznym Warszawa na najem tego lokalu jest ważna. Czyli to znowu odszkodowanie dla tych, których rzuciliście? A tak jak prosiłem, jedno pytanie, jedna osoba. Pan pozwoli, znaczy, że przejdziemy dalej. Jeżeli chodzi o odszkodowania, to w moim mniemaniu
w moim mniemaniu o odszkodowania powinni występować również lokatorzy w stosunku do miasta stołecznego Warszawy. Jeżeli decyzja zwrotowa została uchylona, została później podtrzymana przez, bo wiele tych spraw, ma pan rację, jest skarżonych do sądu administracyjnego przez tych beneficjentów. Jeżeli ona zostanie jeszcze utrzymana przez sąd administracyjny, to jest otwarta droga do tego, aby taki lokator, który został z tej nieruchomości wyrzucony, mało tego, który płacił podwyższony czynsz, nieregulowany, ma prawo do tego, aby żądać od miasta stołecznego Warszawy odszkodowania za to, że znalazł się w takiej sytuacji. Moment. Jest jeszcze jedna rzecz. W ustawie o komisji weryfikacyjnej komisja w przypadku wniosku lokatora, w przypadku decyzji już prawomocnej, ma prawo narzucić na miasto stołeczne Warszawa wypłatę odszkodowania dla takiego lokatora. I to, ale pan poczeka, jest jeszcze jedna rzecz, żebyście państwo mieli świadomość, że to, co na przykład państwo Walcowie wpłacali dla miasta stołecznego Warszawy, powinno stanowić ewentualną podstawę do wypłaty tych, jako fundusz odszkodowawczy. 85% domów, kamienic w Warszawie zostało zburzonych, tak jak w przypadku Bogusławskiego 9. Ponad 60% wartości kamienicy zostało odbudowane przez miasto, przez państwo. Czy komisja bierze pod uwagę ten fakt w roszczeniach, w rozpatrywaniu roszczeń? I dlaczego w 1995 roku nie została przyjęta ustawa, projekt ustawy o wygaszeniu roszczeń za odszkodowaniem na wzór zaburzeń? Jakie siły były temu przeciwne? Czy co do sił, to ja nie pamiętam 95 rok, ale 2000-2001, no prezydent Kwaśniewski zawetował ustawę. A w ten wniosek Piotra Ikonowicza, no ja rozumiem, wtedy rządziło chyba SLD oraz Unia Pracy. Ja nie pamiętam tego dokładnie. To trzeba by Piotra Ikonowicza się zapytać, on czasami. Ja to rozumiem. Nie byłoby to głupie, jeżeli by za odszkodowaniem by wygaszono wszystkie roszczenia, bo dzisiaj nie mielibyśmy tego problemu. Natomiast wracając do kwestii budynków. Szanowni Państwo, ma pan rację, że gro Warszawy, szczególnie po lewej stronie Wisły, bo po prawej trochę inaczej to przebiegało, było zburzone. Znaczy budynki były wyburzone, była to kupa gruzu. Wysadzane, zgadza się. Po 1945 roku, jak było Biuro Odbudowy Stolicy, w niektórych przypadkach byli właściciele, bądź też zdarzało się, że lokatorzy, dostawali promesy na odbudowę. I czasami rzeczywiście było tak, że oni odbudowywali. Czasami zdarzało się tak, że były budynki zburzone i na miejsce tych budynków powstawały nowe. Na przykład mamy taką sytuację z ulicą Chorzą, w latach 60. powstały nowe budynki na tych gruntach. I mamy sytuację taką, że w przypadku tych ostatnich jest ustanawiane na przykład użytkowanie wieczyste do gruntu, a co się staje z budynkiem? Miasto Stołeczne Warszawa, przynajmniej do niedawna tak słyszałem, mówiło, że ten, który stał się użytkownikiem wieczystym, jest następcą prawnym byłego właściciela, ma wykupić tenże budynek. Ja się pytam, no to jak to, z lokatorami? I trochę to jest tak naprawdę, no nie tędy droga, żeby z lokatorami wykupywać. A jeszcze jedna rzecz, tutaj pan wspomniał o zburzonych budynkach. Jeżeli budynek zgodnie z szacunkami, z szacunkami Biura Odbudowy Stolicy z lat 45 roku, był zniszczony powyżej tam bodajże 60%, był uznawany jako budynek zniszczony, który nie nadawał się do odbudowy. W związku z czym ci, którzy dzisiaj zgłaszają się roszczenia, zgodnie z dekretem Bieruta nie powinni dostać tychże budynków. Ma pan rację, że w takim wypadku najlepiej by było załatwić sprawę odszkodowaniem bądź rekompensatą. Dzień dobry. Za działkę, to ewentualnie. Panie pośle, ja chciałam zapytać taką rzecz.
Jak to jest możliwe, że ja ponad 40 parę lat płacę wieczyste użytkowanie jako spółdzielca, mieszkam w zasobach spółdzielni, w budynkach wysokich i pan prezes może sprzedać teren deweloperowi. Przecież nie jest to własnością ani mieszkańców, ani pana prezesa, ani spółdzielni, a on handluje gruntami. Jak to jest możliwe? Przecież to jest mienie albo miasta, albo skarbu państwa. Dokąd to tak będzie? Generalnie rzeczywiście, to znaczy porusza pani kolejny problem, obszar. Ja nie wiem, czy on nie jest większy niż nawet reprywatyzacja. Kwestia spółdzielczości w Polsce, która została w dużej mierze, ta spółdzielczość przedwojenna, a nawet spółdzielczość z okresu rozbiorów, tej końcówki rozbiorów, ona w okresie PRL-u i końcówki PRL-u została mocno wypaczona. W tej chwili rzeczywiście odwołanie prezesa spółdzielni to w wielu przypadkach graniczy z cudem. Wszelkie próby nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych no są takimi małymi kroczkami, one niczego nie dają. My jesteśmy przed taką dużą rozmową odnośnie spółdzielczości, właściwie debatą publiczną odnośnie spółdzielczości w Polsce. W którym kierunku to ma pójść? Są pomysły, żeby, przepraszam, że tak powiem, bo to różne są pomysły, żeby to wszystko zaorać, zrobić wspólnoty mieszkaniowe i w ten sposób to załatwić. Nie jest to łatwe, bo spółdzielczość ma swoje minusy, ale ma też i swoje plusy. No też nie ma się co oszukiwać. I pytanie, jak zrobić to, żeby to członkowie spółdzielni byli podmiotami, a nie przedmiotami w spółdzielni. Ja powiem tak. Słyszałem o kilku pomysłach. Nie chcę o nich tutaj w tej chwili mówić, żeby nie rozpoczynać kolejnej debaty, bo jakby przyszliśmy, moim głównym tematem jest reprywatyzacja. Natomiast jeżeli pani do mnie podejdzie, to porozmawiamy chwilkę i zresztą ja powiem tak, generalnie dobrze by było zrobić takie oddzielne spotkanie dotyczące spółdzielczości. To, czy ja, szanowni państwo, jestem troszkę tak uwiązany pewnymi rzeczami związanymi z komisją weryfikacyjną oraz dyżurami, które prowadzę. Jeszcze mam parę innych rzeczy na głowie. Ja bardzo chętnie bym w temat wszedł, no tylko mówię, że ja muszę mieć odpowiednie poparcie wśród posłów. Jest zespół parlamentarny do spraw prawa spółdzielczego, ale jakby do rozwiązania tego problemu jest jeszcze daleko. Fakt, temat ważki, ważny i z tego co wiem, mamy się nim zająć, natomiast nie powiem jeszcze dokładnego terminu. A jeśli chodzi o tą własność? Użytkowanie wieczyste? O, to jest kolejny temat, który Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, już byłem tam kilka razy, interpelacji już, czy zapytań właściwie, złożyłem kilka. Jest tak, tylko żebyście państwo mieli świadomość, jak moim zdaniem powinno to wyglądać. Generalnie najpierw powinna być ustawa rekompensacyjna, reprywatyzacyjna, później ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, a na końcu powinno być uwłaszczenie użytkowników wieczystych, bo to się wszystko, przepraszam, szanowni państwo, wiąże ze sobą. To są kwestie powiązane. Co do ustawy o użytkowaniu wieczystym, jest projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. On już stawał na Komitecie Stałym Rady Ministrów bodajże 3 razy. Za każdym razem był cofany do ministerstwa i kwestie były poprawek. Nie ma tu ze mną, na Białęce był człowiek, który pracował przy tym projekcie. Jest tak, pomysł polega na tym, żeby zamienić... Przepraszam, mocą ustawy ustanowić, zamiast przekształcić użytkowanie wieczyste we własność. Jeżeli pani jest użytkownikiem wieczystym, ma pani wyodrębniony lokal w spółdzielni albo we wspólnocie mieszkaniowej, pani z dniem wyznaczonym w ustawie staje się nie użytkownikiem wieczystym, tylko właścicielem gruntu. Natomiast pani opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, te przyszłe, są liczone jako raty za własność. Ale to jest mało atrakcyjne. No bo jeżeli pani ma do spłacenia jeszcze 40 lat, to jest to, no co, no znaczy fakt faktem staje się pani właścicielem.
I za 40 lat może pani tam dzieci czy wnuki, przepraszam, że tak mówię, ale staną się pełnoprawnymi właścicielami, spłacą te raty. Problem polega tak naprawdę na tym, jakiej długości ma być spłata tego użytkowania wieczystego, jak długo by trzeba było spłacać, jakie mają być bonifikaty. Bo o ile ktoś jest użytkownikiem wieczystym na gruncie należącym do Skarbu Państwa, to Sejm może to wprowadzić. Problem jest wtedy, jeżeli mamy do czynienia z gruntami na przykład miasta stołecznego Warszawy, gruntami komunalnymi, bo to nam może zablokować Trybunał Konstytucyjny, jeżeli coś narzucimy niezgodnego z konstytucją samorządowi warszawskiemu. I cały bój idzie tak naprawdę o tak zwane raty. Mało tego, w to wszystko jeszcze się włączyła Komisja Europejska, to jest tak zwana pomoc de minimis, chodzi o przedsiębiorców, którzy mają na przykład lokale użytkowe w budynku, czy ich też mogą objąć jakieś bonifikaty. I tutaj Unia Europejska może nam to zablokować, że to jest niedozwolona pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Natomiast generalnie temat jest taki, to znaczy pomysł jest taki, że przekształcamy z mocy ustawy użytkowanie wieczyste we własność. Są już tylko właściciele nieruchomości, nie użytkownicy wieczyści. I pytanie jest tylko o to, jak długo mają wyglądać ewentualne bonifikaty z tytułu tego przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Ale, ponieważ pani tutaj spytała się o spółdzielnie mieszkaniowe, trzeba jasno sobie powiedzieć, że w momencie, jeżeli ktoś posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a nie odrębną własność, to użytkownikiem wieczystym nie jest ten człowiek, tylko za niego jest spółdzielnia. I to spółdzielnia zostanie uwłaszczona, a nie ten człowiek, który ma spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Oczywiście można w przypadku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w jakiś sposób zagwarantować później wyodrębnienie tego lokalu, natomiast to jest odrębna sprawa. Dlatego mówię o tej sekwencji. Ustawa reprywatyzacyjna bądź rekompensacyjna, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, o użytkowaniu wieczystym. Najlepsza by była taka, moim zdaniem, sekwencja. Ona by w dużej mierze porządkowała i wychodziła naprzeciw obywatelom. Dziękuję bardzo za głos. Ja się przedstawię państwu. Zbigniew Lisiecki. Nasze takie samo nazwisko, ale myśmy się nie dopatrzyli wspólnych przodków. Może kiedyś się dopatrzymy. Też jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Tak? Ale proszę państwa, może ważniejsze, prezesem Zrzeszenia Osób Dotkniętych Dekretu, czyli Bieruta. Coś przerywa. Może tutaj będzie lepiej. Proszę państwa, państwu może troszkę więcej czasu, bo ja się z wieloma rzeczami, które tutaj zostały, absolutnie nie zgadzam. Ale na jedną rzecz muszę państwu zwrócić uwagę. Wszędzie tam, gdzie odbywa się debata i gdzie odbywa się rozstrzyganie własności dawnej i co z nią zrobić. I te osoby nie są brane pod uwagę, nie są wysłuchiwane. Wszędzie tam zachodzi podejrzenie, że to jest nowa forma złodziejstwa. I dlatego pytanie, jakie tutaj postawię, jak długo będziemy tolerować ten rozbój i złodziejstwo i im bardziej będziemy szli w tym kierunku, to koszty rosną. Proszę państwa, my mamy zgodnie z artykułem 21 punkt 2 Konstytucji prawo do słusznego odszkodowania. Kto ten artykuł unieważni, załóżmy, że wygra na tym pieniądze. To są koszty. Ja chciałem państwu powiedzieć, ale powiem tylko może, dlaczego ustawa jakiego nie działa i nie będzie działać. Proszę pana, proszę sobie wyobrazić, że, bo pan minister jaki miał może dobre intencje. Dobrze, to ja kończę. Czy długo jeszcze będziemy brnąć w tą komunistyczną atmosferę pomijania dawnych właścicieli w dyskusji? W rozmowie na ten temat, bo pan poseł się z wieloma rzeczami tutaj stoi w absolutnej sprzeczności do mnie, a szczególnie te rozliczenie, proszę pokazać je na kartce, bo to jest wyssane z palca. Dziękuję. To zależy, o którym rozliczeniu mówię, o tym bilionie?
A to, szanowni państwo, to słuchajcie państwo. Za Warszawę, za samą Warszawę można, przepraszam, no to są szacunki oczywiście, natomiast za samą Warszawę to idzie w kilkadziesiąt miliardów złotych, ja szacuję około 80 miliardów złotych. Mamy do czynienia z sytuacją, w której w Warszawie, jeżeli byłyby kontynuowane zwroty, zgłoszone są roszczenia jeszcze do 17 tysięcy nieruchomości. Tak, bo zgodnie z tym, co zostało złożone z dekretem Bieluruta w latach 40., 50., było ponad 20, 21 tysięcy wniosków tak złożonych dekretowych. 17 tysięcy nieruchomości. Ja teraz panu nie zrobię tego oszacowania, natomiast można sobie policzyć. Jedna kamienica jest warta 5, 6, 7 milionów złotych, a są nieruchomości, które są warte, tak jak Chmielna, 160 milionów. Zgadzam. Jeżeli... Tak, ale jeżeli mielibyśmy... Jeżeli mamy do czynienia... Jeżeli mielibyśmy... Nie ma rachunków, to dlatego ja mówię o szacunkach. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której budynek stoi na gruncie, to nie ma możliwości ustanowienia użytkowania wieczystego do gruntu na rzecz właściciela bez przekazania własności budynku. Tak mówi prawo polskie, tak mówi kodeks cywilny, tak mówi ustawa o gospodarce nieruchomościami. Użytkownik wieczysty gruntu, czyli na przykład były... czy następca prawny byłego właściciela, jest jednocześnie właścicielem budynku, który stoi. W związku z czym, jeżeli my mielibyśmy wypłacać odszkodowania za te nieruchomości, to nie tylko za użytkowanie wieczyste gruntu, ale również i za budynek. No bo jak, w jaki sposób... Ale no i w jaki sposób... Nie, momencik. Stoi budynek, przepraszam, stoi budynek, dobrze, są przypadki na Pradze, jest grunt, jest budynek stojący przedwojenny, który zgodnie z dekretem Bieruta, jeżeli jest ustanowione użytkowanie wieczyste gruntu, jest własnością kogo? Użytkownika wieczystego. W związku z czym, jeżeli my mielibyśmy skończyć ze zwrotami w naturze, to za użytkowanie wieczyste gruntu oraz za budynek państwo musiałoby zapłacić. Tak? No jak? Bo jak inaczej? No nie, w budynku nie przestawimy w inne miejsce, żeby sobie właściciel wziął, tylko no musimy... Znaczy, szanowni państwo, poczekajcie, słuchajcie, żebyśmy się... Momencik. Szanowni państwo, poczekajcie, bo to nie jest tak, żebyśmy dzisiaj się nie napuszczali jedni na drugich, bo to jest dobra metoda stosowana w dużej mierze przez miasto stołeczne Warszawa od lat 8, że napuszcza lokatorów na właścicieli i właścicieli na lokatorów. W pewnym momencie jest ten zbieżny interes, żeby sprawę załatwić. I to jest właśnie ten moment, w którym możemy tę sprawę załatwić. Oczywiście, to nie może być tak, że, zresztą chyba pan się ze mną tutaj zgodzi, że wypłacanie odszkodowań osobom, które się nie należą, nie jest również państwa zdaniem jako dekretowców zgodne z prawem, prawda? No właśnie. Zgadza się. Dlatego, tak jak powiedziałem, te odszkodowania według mnie idą niestety w Warszawie w dziesiątki miliardów złotych. Ale, tak jak powiedziałem, bo tu jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem, ja nie jestem przeciwnikiem do końca, znaczy może tak, nie jestem przeciwnikiem zwrotów w naturze w niektórych przypadkach. Dlaczego? Otóż, jeżeli mamy do czynienia na przykład z budynkami jednorodzinnymi, w których mieszkają te spadkobiercy byłych właścicieli, to zabieranie im teraz i później wypłacanie im odszkodowania jest kompletnie bez sensu, bo po pierwsze w dużej mierze w tych ludzi, no w domkach jednorodzinnych, bo też takie dekret Bieruta zabierał jakby wszystko. Mało tego, dla Skarbu Państwa i dla budżetu państwa też to jest in minus, no bo de facto musi wypłacić odszkodowanie. W związku z tym ja uważam, że w takich przypadkach należałoby utrzymać ewentualne
zwroty w naturze. Mało tego, ja myślę, że 3000 wniosków wtedy by było zrealizowanych w ten sposób i to nie byłoby ze szkodą dla lokatorów, bo w tych budynkach mieszkają jakby następcy prawni byłych właścicieli, bo to oni sami są tymi lokatorami. Natomiast ja mam duże obiekcje przy zwrotach w naturze, czyli zwrotach budynków, przekazywaniu budynków i ustanowieniu dzierżawy użytkowania wieczystego tam, gdzie mamy do czynienia z budynkami jeszcze zasiedlonymi, a już nie daj Boże z budynkami wybudowanymi po tym, na przykład w latach 60. I sprzedawaniu takich budynków. To też jest moim zdaniem szkodliwe społecznie. Dlatego tu akurat jestem przeciw. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład domki jednorodzinne, uważam, że należałoby to w ten sposób rozwiązać, bo to będzie i sprawiedliwe dla tych ludzi, nieszkodliwe społecznie i będzie korzystne dla budżetu państwa. Ja chcę jeszcze wrócić do pytania tutaj zadanego przez pana. Co bo właśnie w takim mieszkam, do podstaw. I przedsiębiorstwo państwowe odbudowało tą kamienicę od podstaw. I została ona zwrócona spadkobiercom właścicieli, a ci lokatorzy, którzy nie zdążyli sobie wykupić na własność, teraz idą na bruk. Po prostu 10 latach na bruk. Szanowni Państwo. Byli właściciele, nie zapłacili ani złotówki, żeby tą kamienicę podnieść z gruzów. Nie mam nic przeciwko reprywatyzacji, bo co nam w spadku 3 place w Warszawie, za które mi nie proponuje w tej chwili żadnego odszkodowania. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jakby pani nie jest odosobnionym przypadkiem, bo jak byłem radnym, to dużo chodziłem po budynkach i rozmawiałem z mieszkańcami. Często natykałem się na osoby, które wskazywały. Ja tutaj, szanowny panie radny, mieszkam, ale ta kamienica obok to była kamienica mojego dziadka. Ja zostałam wysiedlona do tego mieszkania i pozbawiona, jakby moja rodzina została pozbawiona własności. Co do kwestii zburzonego budynku, właśnie problem w polskim prawie jest taki, że w przypadku ustanowienia użytkowania wieczystego na rzecz jakiejś osoby, ona automatycznie powinna stać się właścicielem nieruchomości. Oczywiście w takim wypadku, jeżeli ktoś na rzecz kogoś jest ustanowione użytkowanie wieczyste, a on tego budynku nie wybudował, za ten budynek powinien zapłacić. Natomiast to jest ten przypadek, o którym tutaj z panem tutaj w pierwszym rzędzie rozmawiałem, że nie jest logiczne zbywanie razem z lokatorami budynków wybudowanych na przykład w latach 60., 50., 70., co do których byli właściciele, czy ci, którzy są następcami prawnymi byłych właścicieli gruntu, nie włożyli tam ani złotówki. O wiele lepsze w takich wypadkach jest wypłacenie odszkodowania bądź rekompensaty, o której mowa. Pytanie oczywiście, w jaki sposób miasto stołeczne to załatwiało do tej pory. Niedawno złożyłem zapytanie do prezydent miasta stołecznego Warszawy, żeby podała mi wykaz nieruchomości, które właśnie w ten sposób zostały zwrócone. Podała mi, jakie to są adresy, podała, jakie kwoty zostały wypłacone za takie budynki. Szanowni Państwo, ja chciałem tylko powiedzieć, że jeszcze zostało niestety tylko 15 minut spotkania, bo o 20 będziemy musieli... Ja tylko pocieszę tych, którzy nie zdążą zadać pytania, że tego typu spotkanie następne pewnie będziemy gdzieś na Ochocie robili oraz w innych dzielnicach. Ja rozumiem, że jakby jeżdżenie za posłem to nic fajnego, natomiast jeżeli ktoś chciałby uczestniczyć jeszcze w tego typu spotkaniach, a na przykład nie zdążył zadać dzisiaj pytania, to będzie jeszcze możliwość. Panie pośle, chciałem zadać, mam kilka pytań, ale Marek Pariaszewski, to jest tamka 45A.
Tu jak pod koniec prelekcji poseł mówił, że firma Phoenix odkupiła od spadkobierców, rzekomych spadkobierców. Jak to wszystko sprawdzić? Ponieważ, znaczy jeszcze wracając, firma Phoenix dzieli się na kilka spółek i w naszym przypadku, tak jak poseł właśnie mówił, zmieniła zarząd w naszym budynku, wprowadzając dwie spółki. To są te same nazwiska, te same osoby. Jak to jest prawnie uregulowane? A tam jest wspólnota mieszkaniowa? Właśnie, to była wspólnota mieszkaniowa. Budynek w 1/3 był sprzedany przez państwo do roku 90. Czyli co, państwo było paserem, bo sprzedawało bezpodstawnie, bo po dekrecie Bieruta i potem po odwołaniu się spadkobierców w 52 roku na rzecz Skarbu Państwa to zostało przekazane, ale SKO przekazało z powrotem spadkowiecom w roku 2000. Szanowni Państwo, żeby zrozumieć problem dekretu Bieruta i obecnych zwrotów i to, co powiedziałem, że w dniu dzisiejszym, znaczy w dniu dzisiejszym, w dzisiejszych czasach, zwroty następują na podstawie dekretu Bieruta. Dlaczego tak się dzieje? Jakby, bo to właśnie jest w sumie pytanie o to. Co się dzieje? Bo czy państwo było paserem? Państwo było posiadaczem tejże nieruchomości, ale w złej wierze. Bo co się dzieje? Z wnioski, bo tak, dekret Bieruta przejmuje wszelkie nieruchomości na terenie Warszawy, grunty. Następnie, były właściciel ma prawo złożyć wniosek do 6 miesięcy po ukazaniu się ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Składa wniosek, jego wniosek jest rozpatrywany negatywnie. W związku z czym jakby państwo wtedy uznaje, to PRL uznaje, że mamy do czynienia z własnością państwa. Ale po 89 roku tenże właściciel lub jego następca prawny składa wniosek na przykład do SKO albo do ministerstwa o to, że ta decyzja z lat 40., 50., odmawiająca mu dzierżawy wieczystej, została podjęta z rażącym naruszeniem prawa. I co się dzieje? SKO uchyla tę decyzję i uchylając tę decyzję, SKO jednocześnie przyznaje, że państwo nigdy nie było właścicielem tej nieruchomości, że państwo było tylko posiadaczem i to w złej wierze, ponieważ wiedziało, że powinno ją zwrócić. Mało tego, ustanawiając użytkowanie wieczyste decyzją prezydenta miasta stołecznego Warszawy, państwo przyznaje się tak naprawdę, że właścicielem nigdy tego nie powinno być. I tu jest ten problem, o którym pan powiedział, że państwo jakby co, paserem było. No, de facto było posiadaczem w złej wierze. W przypadku zbywania nieruchomości rzeczywiście mamy tutaj problem taki, że w pewnym momencie, jak pojawiają się roszczenia, zostaje wstrzymany wykup lokali przez najemców. W wielu przypadkach tak się działo. I dwa słowa, ale remontować można było? Znaczy sprawa jest taka. Generalnie jest tak, że państwo, którzy mieszkali w tym, znaczy właściciele wykupionych lokali, pewnie utworzyli fundusz remontowy, tak, i remontowali ten budynek. Ja ewentualnie. Zgadza się. Ja w takim wypadku wystąpiłbym na miejscu gminy albo tychże, właściwie gminy, tak, gminy, o zwrot pieniędzy, które zostały wydane, wpłacone na fundusz remontowy, no bo to jest podwyższenie wartości nieruchomości i mamy tutaj do czynienia z taką samą sytuacją, jak z modernizacją. Mało tego, o ile ci, którzy odzyskują nieruchomość, są w decyzji zwrotowej i mają prawo do 10 lat wstecz uzyskać odszkodowanie za utracone korzyści, tak również gmina czy miasto stołeczne Warszawa powinno żądać od tych, którym zwraca na przykład te kamienice, które po wojnie nie były odbudowywane, tylko jeszcze przedwojenne, które zostały doposażone w centralne ogrzewanie bądź ciepłą wodę, bądź zmodernizowane, żeby oddać pieniądze, które zostały w to włożone. Natomiast jedna rzecz
Nadal uważam, że lepszym rozwiązaniem jest w takich wypadkach brak zwrotów w naturze, tylko rozliczenie finansowe się z uczciwymi następcami prawnymi byłych właścicieli. Dzień dobry, chyba dostałam już odpowiedź od pana. Odoleńska 15, pseudo spadkobierczyni, która była zadłużona przed wojną, nie spłaciła kredytu. Państwo polskie zrobiło remont kapitalny. Zlikwidowała piece, gaz, ciepła woda, wszyściusieńko, mówię, remont kapitalny. I ta pani się dopiero teraz ujawniła. No na dzień dzisiejszy nie żyje. Ale są spadkobiercy. I co dalej? No niech ta spadkobiercy właśnie oddadzą za ten remont kapitalny, który i jeszcze jak już był oddany budynek, jeszcze dalej była kontynuowany remont kapitalny. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja jakby nie chcę tutaj rozstrzygać, bo nie znam do końca, znaczy wiem, że przy Odolańskiej, bo tutaj też ktoś mi zwracał uwagę z Odolańskiej, dał mi jakieś dokumenty, jeszcze ich nie przejrzałem oczywiście, że jest tego typu problem. Natomiast zgodnie z kodeksem karnym i ustawą o gospodarce nieruchomościami, w takich przypadkach możemy mieć do czynienia z niegospodarnością ze strony urzędników. Nie przesądzam tego, ale może tak być. Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo jak już pani przypomniała mi pewną rzecz, właściwie ona może być kluczowa dla ustawy reprywatyzacyjnej i dla tego, jak ona zostanie, jaki ona mogłaby mieć kształt. To jest kwestia liczenia wartości tychże nieruchomości. Bo z jednej strony, tak jak tu Państwo mówiliście, mieliśmy w Warszawie kupę gruzów. Te działki w większości nie były uzbrojone, na przykład w centralne ogrzewanie, w gaz, w energię elektryczną, no bo były zgruzowane. I teraz pytanie, w jaki sposób dzisiaj liczyć wartość tychże nieruchomości? Bo one tak, zostały dozbrojone. Znaczy, tego to nie wiem, ale to zależy od jakby konkretnej sytuacji. Bo tak, zostały one dozbrojone. Dwa, nastąpiły zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które na przykład mogą podwyższać, ale i obniżać wartość tychże nieruchomości. Trzy, w międzyczasie na przykład są działki, które znajdują się wzdłuż metra i ich wartość wzrosła. I teraz pytanie jest takie, bo metro było budowane z pieniędzy publicznych. Dzięki inwestycji publicznej wzrosła wartość tej nieruchomości. Czy w związku z tym, jeżeli wyliczana by była wartość tejże nieruchomości, należy brać pod uwagę wartość na dzień dzisiejszy, kiedy jakby metro podniosło tę wartość, czy jednak brać, kiedy tego metra nie było, wybudowanego z pieniędzy publicznych. To jest, myślę, że jedna z kluczowych kwestii, przed którymi stają ci, którzy przygotowują ustawę reprywatyzacyjną. Ja osobiście włączyłem się w pewnym momencie w projekt byłego senatora Piotra Andrzejewskiego, który notabene przygotowywał tę ustawę z 2001 roku, która została niestety zawetowana. I senator Andrzejewski, on przygotował samą ustawę tylko i wyłącznie dla Warszawy. Ona nie zyskała akceptacji. Ona tam dawała oczywiście możliwość wyboru zwrotu w naturze bądź w pieniądzach czy w środkach finansowych, jakichś bonach. Natomiast w dużej mierze przekierowywała te roszczenia właśnie ze zwrotów w naturze na inne formy zwrotu. Mało tego, był to pierwszy projekt, w którym jasno byli określeni lokatorzy jako strona postępowań administracyjnych zwrotowych. Niestety no, nie zyskał on akceptacji, bardzo żałuję, bo moim zdaniem był to jeden z lepszych projektów. Ale tak jak powiedziałem, lepszy jakikolwiek projekt niż to, co mamy w dniu dzisiejszym.
Znaczy ja pani nie odpowiem, bo musi to trafić do parlamentu. Ja nie jestem autorem tego, nie jestem w rządzie. Natomiast ja sam osobiście bardzo liczę na tę ustawę. Ja bym wolał, żeby ona już w ogóle była przed wyborami samorządowymi. No to... Czy mogę zadać pytanie, przepraszam? Tak. Chciałbym zadać pytanie, jeśli mogę. Pytanie tylko, szanowni państwo, do mikrofonu. Bardzo proszę, bo naprawdę... Pytanie dotyczy następującej kwestii. Jak widać z tej rozmowy i nie tylko, mieszkańcy zostali pozbawieni przez państwo wszelkich praw. Dotyczy to ofiar dekretu Bieruta, dotyczy również członków spółdzielczości mieszkaniowej. Moje pytanie jest następujące. Nie czy, tylko kiedy zostanie powołana funkcja ochrony praw mieszkańców, interesów mieszkańców. Tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii jest rzecznik finansowy, który ma prawo nakładać kary na banków, jeżeli działają w sprzeczności do interesów klientów banków. Czy powstanie rzecznik ochrony naszych praw? Bo my się zderzamy z prokuraturą, z sądami, przegrywamy. Nikt nie reprezentuje nas. W związku z czym potrzebny jest organ, który będzie chronił nas przed państwem. I czy kiedy powstanie taki urząd? Dziękuję. Powiem tak, rzeczywiście z takim pomysłem się spotkałem. Co prawda nie był on w Sejmie, tylko wśród właśnie środowisk lokatorskich. Powiedziano wówczas nam, że jest od tych spraw rzecznik praw obywatelskich. Momencik, szanowni państwo, momencik. Rzecznik Praw Obywatelskich, może pan Adam Bodnar nie jest z mojej bajki, natomiast ja muszę jednak trochę uchylić czoła, bo w niektórych sprawach lokatorskich jednak występował. Pytanie, czy musi to być oddzielny urząd, czy jednak może przy Rzeczniku Praw Obywatelskich zrobić taką osobę, która by się tylko i wyłącznie tymi sprawami zajmowała. Pytanie też o wyposażenie tej osoby w kompetencje, bo państwu powiem tak. Słucham? Trzeba wyposażyć innego rzecznika. To znaczy, Rzecznik Praw Obywatelskich ma też swoją kadencję i jakby nie będzie ona kontynuowana ponad to, co prawo, na co mu prawo pozwala. Natomiast, tak jak powiedziałem, może pomysłem jest właśnie to, żeby jeżeli nie oddzielny urząd, to przy Rzeczniku Praw Obywatelskich była odpowiednia komórka, która by się tym zajmowała. To trzeba zrobić, bo wybory się zbliżają. Znaczy, to niezależnie od tego, znaczy ja rozumiem pana, natomiast niezależnie od tego, czy wybory się zbliżają, czy się nie zbliżają, temat ochrony praw lokatorów jest ważny. Natomiast tak jak powiem, to powiedziałem, wszystko musi być wyważone, żeby to nie było tak, że czasami prawa lokatorów są wykorzystywane w sposób, no powiem tak, dosyć cwaniacki, ale z drugiej strony też spotykałem się z sytuacjami odwrotnymi, gdzie ludzie nie wiedzieli o swoich prawach i ta niewiedza lokatorów o swoich prawach była też wykorzystywana na ich niekorzyść. Panie pośle, mam takie pytanie. Dlaczego przy komisji weryfikacyjnej, w której pan ostatnio przez internet obejrzałam chyba wszystko, co było możliwe w sprawie Lutosławskiego 9. Dlaczego przy komisji, która jednak bada też zwrot spadkobiercom właścicieli, dlaczego nie ma w Radzie Społecznej tego czynnika drugiej strony? Bo to wygląda źle. Prawda? To z definicji wygląda źle. Ja nawiązuję do tego, co pan Lisiecki mówił. Być może on troszeczkę inaczej. A jeżeli będzie pan miał możliwość odpowiedzenia na pytanie, które myślę, że będzie retorycznym, ale czy miasto Warszawa, wiedząc, że może płacić takie sumy, o jakiej pan mówił, ogromne sumy za umowne użytkowanie tych kamieni wracanych, czy miasto Warszawa buduje mieszkania, do których można w dobre warunki przeprowadzić osoby z kwaterunku? A ja pozwolę sobie jeszcze zauważyć co do kwaterunku taką rzecz. Spółdzielcy płacili wkład.
ludzie zaciągają kredyty, kupują mieszkania. A dlaczego po 89 roku prawie wszyscy, którzy mają kwaterunek, bronią go tak jak własności? I dlatego brak w komisji osób, które nie byłyby tak zjadliwe jak często osoby ze środowiska lokatorskiego, ale z otwartą głową mogłyby też mieć wgląd do dokumentów i może przedstawić spokojnie swoje stanowisko w wielu sprawach. Bo ja na przykład już swoje stanowisko prawie że mam w sprawie pani Izabeli Wierzbickiej i wcale nie jest to pełne poparcie. Natomiast zauważyłam pewne rzeczy, które być może umkną komisji. A w ogóle to panu składam no, gratulacje za udział i to, jak pan pracuje w tej komisji. Dziękuję bardzo. Odpowiadając na pytanie dotyczące udziału między innymi środowisk dekretowca na przykład, tak, czy byłych właścicieli, proponowałem. Proponowałem zresztą pan Zbigniew Lisiecki, sam kiedyś zapytał się mnie, dlaczego taka, a nie inna sytuacja ma miejsce. Ja zaproponowałem, że warto by było, aby nie tylko środowiska lokatorskie, ale może jedna z osób z byłych właścicieli. Niestety no, moja propozycja nie uzyskała poparcia. Minister Sprawiedliwości no, zdecydował, jak zdecydował, to jest jego prerogatywa, wyznaczanie członków komisji weryfikacyjnej. Jakby ja proponowałem to wiceministrowi. Natomiast co do drugiej części pytania, pani mówiła o, jakby pani przypomniała? Kwaterunku. A, o kwaterunku. A, budowa. Szanowni Państwo, ja sądzę, że w tej chwili, to znaczy tak, szacować można, że w budynkach objętych jeszcze roszczeniami bądź zwróconych, a w których mieszkają lokatorzy, będzie mieszkało, myślę, że kilkadziesiąt tysięcy rodzin. I to jest tak, że trzeba by w tym momencie tym rodzinom, jeżeli pani ten pomysł, on nie jest głupi, ja nie twierdzę, że nie i miasto powinno to robić. Pytanie tylko, czy ma odpowiednie środki finansowe, żeby to tak szybko zrobić. Ze środowisk dekretowca była taka pani, też notabene, nie Wierzbicka, tylko jakoś inaczej, taka Wierzbowska. I ona proponowała rzeczywiście, że zrobić w ten sposób, że dać miastu stołecznemu Warszawa rok na wyprowadzenie wszystkich lokatorów z kamienic i kamienice same zwrócić. Fizycznie, powiem szczerze, dla miasta stołecznego Warszawa byłoby to chyba niemożliwe, ze względu na to, że jak budowa gdzieś tam, ostatnio nawet szacowałem, przy własnym gruncie budowa 100 mieszkań to jest 25 milionów złotych. I to są olbrzymie koszty. Przy okazji jeszcze to lokatorzy z budynków zwróconych to nie jedyna grupa, która czeka na mieszkania. Moim zdaniem o wiele lepszym jednak rozwiązaniem, tu się będę upierał i być może państwo podzielicie to zdanie, bo być może nie. Lepszym rozwiązaniem jest tak, żeby te budynki zostały w zasobie miasta, oczywiście jeżeli są z lokatorami, a za nie po prostu wypłacić rekompensaty bądź odszkodowania. Oczywiście, jeżeli są jakieś inne rozwiązania, to trzeba się nad nimi będzie pochylić. Natomiast mottem moim zdaniem powinno być to, że jednej krzywdy z lat 40., 50. nie należy naprawiać inną krzywdą wyrządzoną dzisiaj. Natomiast tę krzywdę z lat 40. i 50. prędzej czy później trzeba będzie naprawić. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję dzisiejszemu gościowi, panu Pawłowi Lisieckiemu. Dziękuję Państwu bardzo. Gdzie jest problem?